Dzień dobry, z nami Elżbieta Kruk, Prawo i Sprawiedliwość, Rada Mediów Narodowych i jak sama się upomniała przed momentem, Sejmowa Komisja Kultury. Dzień dobry, panie przewodniczący. Witam państwa, witam panie redaktorze. Co to znaczy mieć krew na rękach? Znaczy być odpowiedzialnym pewnie za coś tragicznego. Zaglądam do słowników i czytam. Zadać komuś śmierć, popełnić zbrodnie, pośrednio lub bezpośrednio odpowiadać za czyjąś śmierć. Na takich właśnie słów użył dzisiaj wiceszef MON-u, zwracając się do posłów Platformy Obywatelskiej i mówił o Smoleńsku. Tak. Posłowie Platformy mają krew na rękach, czyli zadali komuś śmierć? To też używa się pewnych określeń przenośnie, panie redaktorze, niedosłownie i w sposób oczywisty pan minister Kownacki w tym sensie użył tego słowa. To jaka jest ta przenośnia w tym przypadku? No tu chodzi oczywiście o to nadmierne pobudzenie posłów Platformy Obywatelskiej związanych z tym zdarzeniem, z tą kolizją, której uległa kolumna pani premier. No tak, bo politycy pytają o wypadek pani premier, a wiceminister obrony odpowiada, macie krew na rękach 96 osób. To jest takie zdumiewające. To takie rzeczywiście takie nadmierna reakcja, robienie burzy w szklance wody tak naprawdę. Ale znaczy, mówię o przesadzaniu w stosunku do tego, co się zdarzyło i ocenie, jak działa BOR ocenie tego, co się stało 10 kwietnia w 2010 roku i w tym, jak to zostało przygotowane. Ale o czym była ta dzisiejsza dyskusja? Przypomnijmy słuchaczom albo powiedzmy tym, którzy nie wiedzą. Skąd się wzięła? Jakie było pytanie, które zadali politycy Platformy? Ale to jest nie tylko istotne. Nie, to jest istotne, bo od tego się zaczęło, pani poseł. Bo istotny jest kontekst. Kontekst. Jesteśmy w debacie publicznej, tak? To jest jeden z elementów debaty publicznej. I w tej debacie posłowie Platformy pytają, ile było lotów pani premier wojskową kasą, na co wiceminister obrony odpowiada, nie macie prawa moralnego o to pytać, bo macie krew 96 osób na rękach, robiliście chocholi taniec przez ostatnich kilka lat. No właśnie, chocholi taniec przez ostatnich kilka lat w sprawie bezpieczeństwa lotów VIP-ów, powiedzmy tak to w ten sposób. Ten chocholi taniec trwał, w związku z tym nie został przygotowany ten lot 10 do Smoleńska prezydenta Rzeczpospolitej pana profesora Lecha Kaczyńskiego, tak jak został przygotowany. Przecież wiemy, są już oskarżenia wobec funkcjonariuszy BOR-u, postępowania związane, jest wiele opinii na temat, jak to zostało zorganizowane. Czyli zła organizacja. Tymczasem szef MON-u kilka dni temu mówi w Monachium, że Smoleńsk to był jeden z etapów rosyjskiej agresji. No ale to, przepraszam, to chyba nie jest do mnie pytanie, tylko do ministra, co przez to rozumiał. Pani się śmieje, a to dosyć poważne oskarżenia. Śmieję. Smoleńsk jako etap rosyjskiej agresji. Panie redaktorze, proszę moich uśmiechów, ja mam taki sposób ekspresji, nie traktować tak, że ja coś lekceważę, bądź niepoważnie traktuję, to jest bardzo poważna sprawa. To ja poważnie nie wiem. Pytam, pani poseł. Ja odpowiem poważnie. Nie wiem, o co chodziło panu ministrowi obrony narodowej. Pytam panią poseł Elżbietę Kruk, która pracuje w parlamentarnym zespole do spraw zbadania przyczyn katastrofy Tu-154M 10 kwietnia. Ile razy zebrał się ten zespół? Ten zespół się nie zebrał. Powstał 4 miesiące temu, 21 października 2016 roku. To dlaczego się nie zebrał? To jest pytanie do pana posła Jacka Świata, który jest przewodniczącym tego zespołu. Zadawała pani to pytanie przewodniczącemu jako członek tego zespołu? Nie, panie redaktorze, dlatego że nie uważam, że to jest aż taki palący problem. I prowadzone jest postępowanie przez prokuraturę. Jest podkomisja stworzona w Ministerstwie Obrony Narodowej badająca te kwestie. I to są właściwe miejsca. Nie ma aż takiego, w moim odczuciu, pilnej potrzeby z pracy w tej chwili tego zespołu. Ja pracowałam w takim zespole. To po co ten zespół powstał, pani poseł? Bo proszę pozwolić, przewodniczący Jacek Świat, poseł Prawa i Sprawiedliwości, tak. W chwili, kiedy ten zespół powstawał, mówił tak. Jako parlamentarzyści mamy obowiązek monitorować to, co dzieje się w organach państwa, a więc będziemy na bieżąco śledzić postępy prac prokuratury i podkomisji, o której pani mówi, podkomisji MON-u. Na bieżąco śledzić. Mhm. Czyli albo nie ma tych prac, no albo państwo zaniedbują to, do czego się zobowiązali. To znaczy, panie redaktorze, no, ja nie będę tutaj broniła, bo rzeczywiście zespół powstał i nie mam nie ma innej odpowiedzi, no nie pracuję w tej chwili rzeczywiście, ale ja nie widzę, bo pan mi zadał inne pytanie. To nie ja odpowiadam za pracę tego zespołu, pan mi zadał inne. Czy upominałam się o to, żeby pracował? A ja nie widzę potrzeby w tej chwili, tak? Uważam, że wykonują swoje zadania organa państwa. I śledzi do pani tego pracę tych organów?
Tak, ja śledzę. Jako poseł, jako obywatel. I jako poseł, jako obywatel śledzi pani pracę podkomisji w Ministerstwie Obrony. Co udało się tej komisji zrobić w ostatnich miesiącach? Mam niedosyt informacji rzeczywiście. Uważam, zastanawiam się nad tym, dlaczego utrzymujemy rzeczywiście ten stan? To jest to moje pytanie, nie potrafię na nie odpowiedzieć, że te prace i postępowania są nadal w takim stopniu utajnione. To być może zespół Smoleński pod kierownictwem Jacka Świata mógłby te pytania zadawać. To, panie redaktorze, umówmy się tak, zainspirował mnie. Ja zwrócę się do pana posła Jacka Świata z wnioskiem, żebyśmy się zebrali na następnym posiedzeniu. Choć proszę pamiętać... Świetnie, ale nie zbędzie mnie pani tak łatwo, pani poseł. Na razie mamy doniesienia, że praca komisji... Przypominam, panie redaktorze, że rzeczywiście pewnych powodów praca w Sejmie w ostatnich czasach była przez jakiś czas zdestabilizowana. Oczywiście. Opozycja winna temu, że zespół parlamentarny, w którym są posłowie PiSu i senatorowie PiSu, nie działa. To tak? Pan powiedział, panie redaktorze. Ja powiedziałam, że przez znaczny czas praca w Sejmie była zdestabilizowana. My mamy pewne zaległości w tych miejscach, gdzie pracujemy. No pracujemy jeszcze w komisjach sejmowych, tam gdzie jest ta właściwa praca tocząca się w parlamencie. Jestem przekonana, że jeśli byłaby taka paląca potrzeba, ten zespół by się zebrał, ale jeszcze takiej nie widziałam. Pani poseł, tyle że Sejm to Sejm, a podkomisja pracująca w MON-ie chyba nie ma związku z posłami opozycji, którzy blokują pracę parlamentu. A pamięta pani zapowiedzi tej komisji w MON-ie? Będzie spotkanie z szefową MAK-u. Pokażemy dowody na fałszowanie odczytów z rejestratorów lotów. Zbudujemy makietę Tupolewa. No i co się stało? Panie redaktorze, to minęło już kilka lat. Wiele jest zaszłości, z którymi musi się ta podkomisja zetknąć, nad którymi musi pracować. To nie jest tak, że ona nie pracuje. Ja wiem, że może zbyt, znaczy wiem, jestem przekonana, że to być może jest takie jakieś nasza wada, że no, gdzieś źle funkcjonuje ta komunikacja z ludźmi, ten sposób informowania. I na pewno tutaj, zgodzę się, że tutaj trzeba by było coś zmienić. Być może powołać rzecznika prasowego, który by w imieniu tej podkomisji się wypowiadał. Pewnie tak. Pani poseł, tu się zgodzę, ale to czuję... uważam, że to wynika, te pana pytania, jakby niedosyt, wynikają z braku wiedzy, czyli z braku komunikacji, niedostatecznej komunikacji i wiedzy. Pani poseł, czuje się pani trochę ośmieszona przez prezes Polskiego Radia? Ośmieszona? No jest pani członkiem Rady Mediów Narodowych. Ta rada przeprowadziła konkurs na szefa Polskiego Radia. Radziła, uradzała, wybierała, wybrała. Prezes wybrany, kilkadziesiąt godzin później rezygnuje ze stanowiska. Ja zrozumiałam pana pytanie, panie redaktorze. To moje zawieszenie to tylko była chwila namysłu, bo w tak ciekawy sposób zadane pytanie. Nie, panie redaktorze, myślę, że jeśli ktoś tutaj został ośmieszony, to na pewno nie rada. Choć niewątpliwie nam się nie udało. No jeśli konkurs jest trzyetapowy, w tym rozmowy z kandydatami... Ale panie redaktorze, nie dał mi pan dokończyć wypowiedzi. Proszę bardzo. Pani prezes po wyborze spotkała się z Radą Mediów Narodowych, po wyborze i swoim, i zastępcy, wiceprezesa radia, przyjęła naszą decyzję. A potem się zapowiedziała wycofała. Współpracę z zastępcą. Mało tego, udzieliła kilku wywiadów w tym zakresie, a po 24 godzinach zrezygnowała. Czy na pewno to rada została ośmieszona, panie redaktorze? To rada wybrała tego człowieka, o którym później przewodniczący rady mówi, że ten człowiek wykonał ruch, który nie tłumaczy się względami merytorycznymi. No nie tłumaczy kurtyna. Elżbieta Kruk, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na RMF24.pl i w serwisie interia.pl. Serdecznie zapraszam.